który mam nadzieję uda nam się tutaj, któremu uda nam się sprostać. Ja nazywam się Natalia Jędryk, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym końcowo-rocznym koncercie naszych wspaniałych uczniów Fabryki Talentów, w zasadzie Jaworznickiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej przy Fabryce Talentów. I muszę Państwu powiedzieć, że emocje dzisiaj są niewiarygodne, zarówno tam, za kulisami, jak i tu. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, że za każdym razem jest to też dla mnie ogromne przeżycie. Tym bardziej miło mi Państwa tutaj przywitać i cieszę się, że znowu tak licznie nas swoją obecnością zaszczyciliście, bo dla nas wszystkich bardzo dużo to znaczy. Już na początku chciałabym Państwu za to serdecznie podziękować. Za nami rok ciężkiej, choć bardzo przyjemnej, ale też momentami trudnej pracy. Chcielibyśmy efektami tej pracy dzisiaj się z Państwem podzielić. Mamy nadzieję, że wybaczycie nam wszelkie małe potknięcia czy bycie nieidealnym na scenie, ale my właśnie tego się uczymy, że wcale idealni na scenie być nie musimy, bo najfajniejsi jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy sobą i wtedy, kiedy nad sobą pracujemy. I mam nadzieję, że dzisiaj to będzie taką myślą przewodnią, która będzie słyszalna i widzialna dla Państwa stąd tam. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz wystąpi też przed nami młodszy zespół dziecięcy, który sam sobie wymyślił nazwę Gwarancja Jakości Dźwięku. Także jak Państwo widzicie, jakby poprzeczkę sami sobie postawili wysoko. I wystąpią dla nas dzisiaj soliści, wokaliści, instrumentaliści. Wystąpią nasi przyjaciele zawodowi muzycy, którzy wspomogą nas swoją grą. Od stycznia przygotowujemy się do tego koncertu po to, żeby dzisiaj tutaj dla Was wyglądać, brzmieć i przekazać coś takiego, co tą muzyką chcemy Wam powiedzieć. Zachęcam Państwa do tego, żebyście się rozluźnili, usiedli wygodnie, otworzyli się w 100% na te dźwięki i emocje, które popłyną tutaj ze sceny, a będzie ich naprawdę sporo. No i po prostu życzę Państwu cudownej zabawy, wspaniale spędzonego czasu i po cichu Państwa proszę, chociaż i tak pewnie słyszą, żebyście Państwo mocno wspierali każdy występ brawami, bo jest to bardzo ważne, żebyśmy od takiego po takiego wspierali artystów, żeby ta muzyka live przetrwała, żebyśmy nie zatracili tej kultury muzykowania, tej kultury dzielenia się emocjami. To jest dla nas bardzo ważne i dla dzieci, i dla nas, i tym chcemy się dzisiaj z Państwem podzielić. Nasz koncert nosi tytuł Co dalej? Dlatego, że pracowaliśmy przez cały rok. Są teraz wakacje, zastanawiamy się, co będzie dalej, zastanawiamy się, jak będziemy wypoczywać, ale też co dalej, czy jesteśmy na jakimś etapie naszego rozwoju muzycznego, emocjonalnego i zastanawiamy się, w którą stronę dalej to pójdzie, w jaką stronę chcemy, żeby to poszło i żeby każdy z nas, jakby miał taką dzisiaj refleksję, przynajmniej tu na scenie, na temat tego właśnie co dalej, co będzie za rok, co będzie za dwa, gdzie będę. I do takiego wspólnego fantazjowania też chcieliśmy Państwa zaprosić. Zapraszam serdecznie naszą najmłodszą wokalistkę na scenę, która rozpocznie dzisiejszy koncert. Będzie to Madzia. Chodź Madziu. Poproszę Państwa, pozdrawiam. Dla Madzi będzie to tak, jeden z pierwszych występów takich tutaj na dużej scenie, bo Madzia już trochę występowała, ale na dużej to jeszcze nie tak często. Ona jeszcze na duże sceny ma dużo czasu, jak sami Państwo widzicie, ale niech małe ciałko Państwa nie zwiedzie. I na początek właśnie wraz z Madzią, z tym utworem, który Madzia zaprezentuje, nie będę zdradzać, chcielibyśmy życzyć wszystkim mamom i wszystkim tatom, zwłaszcza tatą z okazji Waszego dzisiejszego święta, abyście zawsze, patrząc na swoje dzieci, mieli serce pełne radości, zrozumienia, cierpliwości i żebyście widzieli zawsze w tych oczach Waszych dzieci wdzięczność, miłość i zaufanie mojemu tacie, pozwolę sobie prywatnie, i wszystkim innym tatom i mamom na sali, Madzia Rachamowicz. To ty, mamo,
Po prostu to.
Yeah.
Odpowiedzi szukaj.
patrzę, lecz nie widzę swojej radości szyty. Przychodzi, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie zapada smog, a ja nadal nią słuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja garni, a nie kluczy. Szczęścia otwarte drzwi, nie szuka kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tak sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. Thank you.
zaczęło się laty losy. Mimo młodych lat już zdążył gwiazdą być. Jak wiesz, bardzo dobry miał styl, taki słodki miał styl. Thank you.
to tak odległe, dlaczego wciąż nie wołasz? Jeśli jesteś pewna, że niepotrzebnie, dlaczego chcę do domu.
stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce i horyzont na szczytu ciągnie w dół. Piszę na ziemią centymetr a po dwa. Zazdrość, nienawiść, jak muchy błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknię za tobą, będę znów. Thank you.
Nie, 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 nie,
tutaj na scenę z powrotem jeszcze dzieciaki z gwarancji jakości dźwięku. I Madzie, zapraszam Was serdecznie tutaj, wszyscy, którzy występowali, bo chciałabym Was przedstawić, żeby każdy Was dobrze zapamiętał. To może zrobimy tak, że ja podam mikrofon i dziewczyny i chłopaki będą się przedstawiać sami, bo tak naprawdę Państwo wiecie, jak oni śpiewają, ale nie wiecie, jak oni mówią. I dlatego tak właśnie zrobimy. Zapraszam Was tutaj, gwarancja jakości dźwięku. Właśnie gwarancja jakości dźwięku i Madzia też jeszcze ukłon na 7-Up. Czekamy na wszystkich i lecimy! Dobrze, no to co, zacznijmy może tutaj. I teraz, żebyśmy nie przedłużali, a żebyście Państwo mogli aplauzować każdego, to umówimy się na jeden klask, dobrze? Mamy artystę, który się przedstawia i jeden klask z Państwa strony. Ok, no to co, zaczniemy. Madzia Archibald. Młodzież, dzieci do dzisiejszego występu. Klask!
władzą NDP za to, że możemy tu być i że pożyczają na nożyczki taśmy klejące i w ogóle są tak naprawdę do rany przy łóż, jeśli chodzi o wszystkie takie nagle przedkoncertowe sprawy. Klask! Chciałabym teraz ogromne brawa dla wszystkich tatusiów. Jeszcze raz z okazji. Po tych kilku dźwiękach możemy się zastanowić, co dalej. Co dalej? Co na wakacje? Co po wakacjach? Życzymy Państwu, żeby ten czas dwóch miesięcy, przynajmniej dla Was, póki jeszcze nie musicie pracować, był pełen radości, wypoczynku. Dziękuję bardzo serdecznie za cały rok współpracy. Dziękuję także paniom ze świetlicy z Wielospecjalistycznego Szpitala w Jaworznie, które wykonały dla nas trójkąty i kwadraty. Klask! Prawie bym zapomniała. I wszystkim Państwu, którzy się przyczyniliście do tego, że jesteśmy dzisiaj tutaj. Jeżeli ktoś jeszcze nie odbierał dyplomu za indywidualne zajęcia, to chciałabym, żebyśmy rozdali je sobie tutaj na dole pod sceną, żeby już nie przedłużać, żebyście Państwo mogli swobodnie już zakończyć i kto z Państwa ma ochotę udać się do domu. Oczywiście z całym zapleczem naszych dźwięków, już widzę, że coś się tu dzieje. Ojej. To jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz proszę Państwa o ogromne brawa. Ja bym chciał tylko jeszcze podziękować Basilię za przygotowanie koncertu, ogarnięcie młodzieży, choreografię, dobre słowo, dobre serce i za wszystko dziękuję bardzo. I to jest ten moment, kiedy oczywiście jestem wzruszona i pewnie nie powiem nic takiego, co moglibyście Państwo dłużej zapamiętać, bo byłoby warto. Natomiast ja chcę powiedzieć, że oni są niesamowici, bo my to zdjęcie wczoraj dopiero zrobiliśmy. Po próbie, wieczorem, to była 21 i po prostu to jest w ogóle jakiś szok. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, ukłońmy się jeszcze raz wszyscy na 7 up.